cyklu Zrób to sam, czyli jak zrobić worek treningowy.
pracować w zależności od tego, jak wysoko chcemy go trzymać. Jeżeli oczywiście chcecie większy worek z większą ilością opon, wtedy trzeba po prostu kupić dłuższe łańcuchy i dostosować długość do waszych potrzeb. Może być 4 opony, 3 opony, 2. Mnie akurat był potrzebny tak. Całość kosztowała jakieś 20 zł. Opony można za darmo dostać w każdym punkcie zbiórki odpadów albo od kogoś znajomego, który chce wyrzucić opony. Na chwilę testy naszego worka. Jak widać, worek spełnia swoją funkcję. Ważne jest, że od dołu nie ma żadnych elementów, które możemy sobie o nie rozwalić kolano czy coś takiego. Wszystko jest ukryte. Ewentualnie można by dać jeszcze jedną oponę i dać go trochę wyżej, żeby był minimalnie cięższy. Chyba że chcecie duży worek, normalny do kopania też niżej, to wtedy by potrzebne były 4 opony i zrobić już normalnie duży worek. Koszt tylko te rzeczy ze sklepu budowlanego.